Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Moje sumienie jest obciążone. Moje sumienie jest obciążone. Czuję, że jest moje sumienie obciążone i na pewno to sumienie będzie mnie dręczyć do końca mojego życia, bo na pewno to się nie zmieni. I te myśli przychodzą zawsze, że jednak to, co zrobiłem, nie było bardzo złą rzeczą, wręcz tragiczną dla mnie, dla rodziny tego zabitego, dla mojej rodziny przede wszystkim, bo co mama z tatą przeszli, co ludzie im po prostu dokuczali, rozumie pan? Robczyce, 25 listopada 2005 roku. Pewien mężczyzna otwiera drzwi domu swojego sąsiada Józefa B. Uderza go fala gorąca, do nozdrzy dochodzi dym. Wchodzi do mieszkania i znajduje zwłoki sąsiada. Wezwany na miejsce lekarz stwierdza zgon. Józef B. zaczadził się, a potem spalił orzeka. Jednak w czasie oględzin wykazano liczne rany na głowie. W różnych miejscach domu zabezpieczono ślady krwi. Rzeszowski portal nowiny24.pl w grudniu 2006 roku donosił. Śledczy ustalili, że z B mieszkał 40-letni Jan H. Przed zabójstwem do domu Józefa B przyszło kilku innych mężczyzn na popijawę. Jan H pokłócił się z jednym z nich o ustną harmonijkę. Zrobił się agresywny, więc goście opuścili dom. Potem zaczął kłócić się z Józefem. Chwycił siekierę i uderzył nią gospodarza, po czym spakował rzeczy i poszedł do Sędziszewa Małopolskiego, do swojej konkubiny. To jej miał powiedzieć, że zaciukał jakiegoś gościa. Jan H. przyznał się do winy. Podczas przesłuchania mówił, że chciał tylko postraszyć sąsiada, nie miał zamiaru go zabijać. Ten sam portal w styczniu 2007 roku relacjonował proces zabójcy. 40-letni Jan H. odmówił składania wyjaśnień przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Odczytano więc te, które złożył jeszcze na etapie śledztwa. Oskarżony tłumaczył się w nich, że został zaatakowany przez Józefa B., właściciela domu w Robczycach, u którego mieszkał. Ten miał pierwszy rzucić się na niego z nożem. Był agresywny. Jak dawałem mu pieniądze na picie alkoholu, wtedy było dobrze. Gdy brakowało, Józef kazał mi się wynosić z domu, mówił. W tym czasie w domu gospodarza w Robczycach wybuchł pożar. Nie podłożyłem ognia. Józef lubił palić papierosy w łóżku. Zapewne ogień zapruszył, wyjaśniał oskarżony. Janowi H. groziło 25 lat więzienia albo dożywocie, donosiły media. Będąc w zakładzie karnym w Moszczańcu, spotkałem się z panem Jankiem i odbyłem z nim rozmowę, której fragmenty przedstawię wam w niniejszym odcinku Więziennego Świata. Wtedy nic o nim nie wiedziałem, poza tym, że został skazany z artykułu 148. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Był miły, rozmowny, chętnie o sobie opowiadał. Dużo mówił o terapii, na którą uczęszczał. Wydał mi się człowiekiem, który ostro pracuje nad sobą, nad ulepszeniem siebie, nad moralnym zrekonstruowaniem siebie. Ma 50 parę lat, spłodził trójkę dzieci. Jego była partnerka i zarazem matka jego potomstwa była alkoholiczką. On sam zresztą też był uzależniony od alkoholu. Dwukrotnie odebrano im dzieci. Drugi raz, jeśli dobrze zrozumiałem, wtedy, gdy pan Jan był już w zakładzie karnym. Jakiś czas temu jeden z jego synów popełnił samobójstwo. Chłopak zostawił po sobie list pożegnalny, ale pan Jan jeszcze go nie przeczytał. Ktoś z rodziny mu to odradził. Zrobi to po wyjściu na wolność. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie rozmowy ze skazańcem. Bądźcie jednak ze mną do samego końca. Po omówieniu sylwetki pana Jana zaprezentuję wam komentarz psychologa i psychoterapeuty Macieja Gałowicza do rozmowy z panem Wiesławem, którego opowieść znacie z poprzedniego odcinka. Byłem na warunkowym zwolnieniu w tym czasie, bo miałem takie wyroki za takie drobne przestępstwa, jakieś kradzieże, włamania, 3 lata przed tym wyrokiem. I wyszedłem na warunkowe i wie pan, dopóki siedziałem w domu, to było wszystko ok, pracowałem gdzieś tam prywatnie, ale gdzieś tam pani kurator mi dawała trochę spokoju, bo pracowałem trochę nielegalnie, bo też tam z tą pracą wtedy było trochę kiepsko i gdzieś tam troszkę naprzykrzała się i gdzieś tam jeździła do domu, straszyła moją mamę, że gdzieś to zgłosi do skarbówki i tak dalej, że ja pracuję nielegalnie. No taką pracę sobie znalazłem na budowie, po prostu pracowałem i tak dalej, i tak dalej.
I doszło do takiej sytuacji, że po prostu gdzieś tam robiłem sobie dalej. Pani zaczęła mi tam dręczyć w soboty, w niedzielę i tak dalej, i tak dalej. Mnie nie było w domu i jakby nie miałem zakazu opuszczania tego miejsca i tak dalej. Mogłem sobie chodzić, gdzie chciałem. I wreszcie tak się stało, że miałem takich znajomych tam i gdzieś później troszkę sobie pozwoliłem na to, żeby sobie popijać po prostu alkohol i tak, ale to nie było tak w zasadach, że tam gdzieś piłem bardzo strasznie i tak dalej. I znałem takiego właśnie gościa, ten co zginął, to mój znajomy bardzo dobry, bo ja tego człowieka znałem, to nie tak, że ja go nie znałem, bardzo go dobrze znałem. I gdzieś tam u niego przebywałem przez jakiś czas. I doszło do takiego momentu, że po prostu z jego strony, jego koledzy, bo tam obok był za sklep jego domu, jego koledzy gdzieś tam... Czy byliście w jego domu, tak? Tak, tak. I w tym momencie tam ja poszedłem, to nie było jego, tylko było tam jego paru kolegów, którzy spożywali alkohol. I tam doszło do małej takiej awantury, oni poszli i w międzyczasie tam do sklepu właśnie przyszedł Boguś, ten mój kolega wtedy były. I tam w sklepie parę osób nakłoniło go do tego, żeby poszedł mnie po prostu dosłownie, tak jak było tam w zeznaniach, że poszedł mnie załatwić. I dlaczego miałby to zrobić? Nie wiem, pod namową właśnie innych osób. Załatwić, w sensie zabić? Tak, pod namową innych osób. Co słyszała pani sklepowa? Te zeznania zeznała tam wtedy w sądzie, ale po prostu te zeznania tylko zostały na policji, w prokuraturze, w papierach. Nie była przesłuchana. Moją sprawę nagłośnili. Ma miejscowość, bardzo nagłośnili w gazetach, w telewizji. I praktycznie z mojej sprawy w czasie procesu zrezygnował mój adwokat z urzędu. Przyjechał do Rzeszowa i żebym podpisał, zrezygnował z bronienia mnie. Bo jakoś już pewnie wiedział, że nic nie jest mnie w stanie uratować. I w tym czasie właśnie później wieczorem przyszedł on i zrobił mi awanturę i rzucił się z nożem na mnie. I doszło do szarpaniny, bójki. I w wyniku czego on zginął. A całe to zdarzenie było tak, do dzisiaj jeszcze jakoś tak nie mogę sobie przypomnieć tego całego zdarzenia, do dzisiaj jeszcze, bo działając jakoś w samoobronie, gdzieś tam ze świadomością, że mogę utracić życie, że tak zadziałałem po prostu. Nie to, że ja gdzieś zamierzałem go zabić i tak dalej, nie, bo to nie było moją intencją, bo to mnie zaskoczyło tak jakby od razu. Czyli był pan w mieszkaniu? Tak. Pijany, tak? Nie, byłem lekko, po prostu może miałem gdzieś tam po dwóch, trzech piwkach, tyle tylko, bo nie byłem na pewno w stanie upojenia alkoholowego. I przyszedł ten pan? Tak, przyszedł, no i ta awantura się zaczęła i tak dalej i no i to bardzo szybko się potoczyło z tego. Ja powiem szczerze, że ja po tym zdarzeniu, jak oddaliłem się, to nie pamiętam, kiedy znalazłem się 5 km dalej w drugiej miejscowości. A. Ale on miał nóż, tak? Nie. Tak. Jak się to się stało, że... Po prostu ugodziłem. No jakoś po prostu zabrałem. Jakoś tak było. Tego akurat momentu nie do końca pamiętam do dzisiaj. Tylko jedno uderzenie, czy wiele? Więcej. I po prostu te badania wszystkie, które tam przeprowadzili, bo była wizja lokalna i tak dalej, po prostu przeprowadzili te badania tylko z jego strony, nie ze strony bójki. Nie miałem świadków zdarzenia. Ja to szczerze opowiedziałem, jak to zdarzenie wyglądało w sądzie i sędzia zauważył, że ja te zeznania, że o te zeznania są wiarygodne w ich oczach, że mogło tak być. Ale mimo wszystko nie są w stanie stwierdzić, czy to zdarzenie tak do końca wyglądało. Jaki był zarzut? Początkowy zarzut, bo tam by też było podpalenie. Później się zapaliło mieszkanie i tam... To mam podpalenie? Nie,
Nie. Gdzieś później, bo była komisja taka z Krakowa co do pożarnictwa i oni stwierdzili, i ten zarzut został oddalony, że zapaliło się to prawdopodobnie od papierosa gdzieś rzuconego na ziemię. Gdzieś tam się tliło i wtedy spowodował się pożar po prostu, bo tam jak otworzyli rano te drzwi, to wtedy jak powietrza dostało, dopiero gdzieś tam ogień buchnął z wersalki czy skądś tam. I wtedy zaczęło się palić, tam ugasili to. I tak jak mówię, no... Przy tym zarzucie byśmy zostali. Mm-hmm. Czyli jaki zarzut ostateczny, mój wyrok ostateczny brzmiał 15 lat więzienia, zastrzeżona wokanda z 15 po 12 latach i artykuł 148. Czyli to zabójstwo. Jednak zabójstwo. Było odwołanie pisane przez drugiego adwokata do sprawy do ponownego rozpatrzenia, ale niestety adwokat tak napisał to zażalenie, że nie było szansy, żeby sąd uwzględnił. To nie był nawet u mnie wtedy. Pan walczył jaki zarzut? No bo ja bo zgadzałem się z tym, że to się stało, że gościa zabiłem, bo to jest taki fakt. To nie ulega wątpliwości. Pod wpływem impulsu i tak jakby w samoobronie, w obronie swojego życia, a nie, że ja poszedłem bezpośrednim zamiarem zabicia go, bo ja nawet nie miałem powodu do tego, żeby go zabić, bo ja go znałem bardzo dobrze i bardzo go lubiałem. A wcześniej też, takie 2 tygodnie wcześniej, też było takie zdarzenie właśnie z udziałem jego w tym mieszkaniu, że rzucił się na takiego chłopaka tam znajomego z nożem. I tam było więcej osób po prostu i odciągnęli go. No ale ja nie byłem w stanie tego jakoś sam udowodnić. Nikt tego jakoś tam nie potwierdzał i jeszcze tak było, że w sądzie sędzia się pytał na rozprawie, czy świadkowie uzgadniali na wolności swoje zeznania, bo zeznania były takie, że wszyscy świadkowie, którzy zeznawali, zeznania zeznali jednakowe praktycznie, które się nie różniły od siebie. I każdy stwierdził z nich, że nie rozmawiał jeden z drugim o tych zeznaniach, ale jednak fakt był taki, że na pewno były te zeznania jakoś no takie składane do kupy, które wszyscy jednakowe rzeczy mówili. Także a nie było to możliwe, żeby każdy ze świadków powiedział to samo. No i tej pani nie przesłuchali, bo sędzia stwierdził, że te zeznania nie mają znaczenia dla mojej sprawy w najmniejszym stopniu, a ja uważam do dzisiaj, że miały bardzo duże znaczenie, bo ponieważ ona zeznawała, że przyszedł do sklepu i krzyczał, że idzie mnie zabić. Także te słowa wypowiedział. No, nie mogę się w jakiś sposób bronić już więcej, bo tak jak mówię, że adwokat jeden zrezygnował, drugi tylko napisał, nawet się nie widziałem z tym drugim adwokatem. Także zostało to tak, jak zostało. Jeszcze miałem jakiś tam drobnych wyroków wcześniej, ale one poszły pod łączny wyrok w 2010 roku i zostało mi 17 lat i 2 miesiące wyroku całego, który już prawie kończę, bo jeszcze mam 11 miesięcy. No, to czy... Tak, 12 lat przesiedziałem na zamku na Załężu w Rzeszowie. Aha. Czyli kiedy było to zdarzenie? W tym roku? W 2005. W listopadzie. Czyli niedługo już będzie pan wolny? Tak. A może mi pan powiedzieć, co pan czuł, kiedy doszedł do siebie, przytomniał? Pierwsze to powiem szczerze, że przez jakiś okres dłuższy czasu nie dochodziło do mnie, że coś takiego się wydarzyło po prostu. Nie mogłem z tym dać rady, siedząc na areszcie śledczym, gdzie już wychowawca tam przyszedł po miesiącu na areszt śledczy, na celę taką przejściową, jak siedziałem, i zatrudnili mnie po 5 miesiącu czasu. Wprowadzili mi wyroki jakieś takie drobne i zatrudnili mnie jako kalifaktora wydającego posiłki. I od tamtej czasu zacząłem pracować, później wyjechałem na badania psychiatryczne do Jarosławia ze względu na artykuł 6-tygodniowe. Tam przebywałem 6 tygodni. Przyjechałem z powrotem i znowu pracowałem, poszedłem do pracy i tak do dzisiaj, do mojego wypadku na magazynie tutaj, gdzie dźwignąłem coś i przepuklina mi pękła po prostu. Pracowałem cały wyrok.
Ale jakoś to pana, nie wiem, myślał pan o tym zdarzeniu? Myślałem długo, bardzo długo. Powiem szczerze, że myślałem tak praktycznie dotąd, do tego przyjazdu tutaj. Tutaj jak już poszedłem na terapię alkoholową, bo też ze względu na ten duży wyrok, żeby coś zrobić ze sobą, też tu poszedłem na terapię. A miał pan problemy alkoholowe? To znaczy troszkę miałem. Nie powiem, że nie miałem tych problemów, ale jednak przesiedziałem 20 ponad lat w więzieniu. Oprócz tego wyroku razem. I także jakoś tak ostatnimi czasami no tak nie za bardzo miałem coś wspólnego z alkoholem, bo miałem tylko 20 miesięcy przerwy od 97 roku. Od 97 roku do dzisiaj to byłem tylko 20 miesięcy na wolności, na samym początku. Tyle. Wróćmy się do tych wspomnień. Mówił pan, że myślał pan długo. Tak, bardzo długo myślałem i jakoś tak nie mogłem sobie tego w ogóle jakoś wypierałem to całe zdarzenie. Jeszcze mimo to, że jednak no jak to mogło wyjść, że ja zabiłem właśnie kogoś i tak dalej, i tak dalej. I to mnie męczyło przez parę lat. Po prostu. Ale gdzieś tak później, jak już zacząłem sobie jakoś myśleć, żeby ten wyrok odsiedzieć, żeby coś z sobą zrobić, żeby już nie rozpamiętywać tego po prostu więcej razy, bo gdzieś to troszkę mnie zabijało od środka. To myślenie cały czas o tym, co się stało i tak dalej. To sam się pogrążałem po prostu jeszcze bardziej i gdzieś tam ta psychika u mnie już coraz gorzej działała. Także postanowiłem sobie po prostu to wszystko jakoś pomału zapominać i zająć się czymkolwiek. Także praca, jakieś tam siłownia i różne inne zajęcia oprócz tego pozwalały mi na zapomnienie właśnie o tym. W miarę nieraz to wracało, to fakt, wracało to, bo gdzieś nawet pójście do psychologa, porozmawianie, to też jakoś tam pani psycholog gdzieś tam nawracała też czasami do tego, to już te wspomnienia wracały tak jakby. I każda rozmowa taka, do dzisiaj zresztą, jak rozmawiam, to później przez jakiś czas po prostu gdzieś tam to w głowie siedzi dalej. Bo też chciałem zapomnieć, bo jakby gdzieś tam takie osoby mi mówiły, żebym już za sobą przeszłość tą zamknął i zaczął myśleć całkiem do przodu i to, co będzie, a nie to, co było po prostu, żebym po prostu tak normalnie gdzieś później po wyjściu zaczął funkcjonować. Pewnie o tym nie zapomnę nigdy w życiu, bo moje sumienie jest obciążone. Czuję, że jest moje sumienie obciążone i na pewno to sumienie będzie mnie dręczyć do końca mojego życia, bo na pewno to się nie zmieni. I te myśli przychodzą zawsze, że jednak to, co zrobiłem, nie było bardzo złą rzeczą, wręcz tragiczną dla mnie, dla rodziny tego zabitego, dla mojej rodziny przede wszystkim, bo co mama z tatą przeszli, co ludzie im po prostu dokuczali, rozumie pan? To za mnie, choć rodzice nic nie winni byli temu przecież i tak dalej, też piekło przeszli. Przez lata. Później to się uspokoiło oczywiście i tak dalej, ale piekło przeszli. I powiem tak szczerze, no to całe takie, myślałem, że to kiedyś w ogóle, bo też i takie miałem różne ataki, takiej paniki. Gdzieś tam odsiedziałem 5 lat i nie mogłem sobie dać rady z tym wszystkim. I też takie były etapy po 9 latach, gdzieś też to wszystko mnie przygnębiło i tak dalej, razem z tym więzieniem. Ale jakoś tak przepomagałem się po prostu, żeby, bo chciałem ten wyrok odsiedzieć, chciałem swoje życie zmienić po wyjściu. No i żeby już nie wrócić tutaj nigdy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jak wyjdę za 11 miesięcy i nie zmieniłbym swojego życia i nic bym z tym nie zrobił, to niestety musiałbym tu trafić z powrotem do więzienia, obojętnie za jakie przestępstwo i tak dalej, nie wiem, bo tak to się zaczyna, jak się nie ma pracy, żadnej wizji na przyszłość, to się marnie kończy z reguły. A dałem też jakby
słowo o ojcu i mamie przed śmiercią ojcu i mamie, że bo mi kazali obiecać, żebym zmienił swoje życie, żebym tu więcej nigdy nie trafił do tego więzienia. Ja to zrobiłem, przyrzekłem rodzicom, ale to nie tylko, że ja rodzicom przyrzekłem, bo ja sam sobie przyrzekłem, że zmienię swoje życie, bo to jest dla mnie. Prawda? To nie jest dla innych osób, chociaż też jakoś pośrednio pewnie też jest jakimś takim plusem też dla innych osób, dla rodziny, która jeszcze została, ale dla mnie to jest właśnie najważniejsze, że sam sobie przyrzekłem, że gdzieś tam zmienię swoje życie i tu cały czas właśnie pracując nad sobą, tak mówię, terapia, do dzisiaj zresztą tam rozmowa z psychologiem, z panem kierownikiem tutaj terapii, przecież tu też chodzę ciągle i uczestniczę w tych meetingach wolnościowych i tak dalej, jak były cały czas, jeździłem na wyjazdy różne tutaj. Także mam znajomych takich właśnie, poznałem ludzi, którzy nie nadużywają alkoholu, żyją normalnie, kiedyś tam gdzieś byli na dnie, podnieśli się i właśnie przeważnie mam takie znajomości z takimi ludźmi. Teraz. Te spotkania z psychologami według pana są potrzebne, pożyteczne, zmieniają? Oczywiście. Ja najwięcej może rozmów przeprowadzili, przeprowadzone było w zakładzie karnym na Zwołężu. I też nie powiem, bo ostatnie zdarzenie, które miało miejsce w Rzeszowie i śmierć pani psycholog, którą znałem. Która to oczywiście, no jeszcze była 2 lata temu, tu była na spotkaniu meetingowym, przywiozła skazanych i widziałem się i rozmawiałem z nią. Pan Jan mówi tu o tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce 22 lutego bieżącego roku w zakładzie karnym w Rzeszowie. Podejrzany o gwałty Artur R. podczas konsultacji psychologicznej zaatakował porucznik Bogumiłę Bieniek Pasierb. Jak podała interia.pl, zadał jej uderzenia zaciśniętą dłonią i ostro zakończonym narzędziem. Spowodował u niej wiele obrażeń ciała, które doprowadziły do masywnego krwotoku wewnętrznego i zewnętrznego, a w efekcie do śmierci. W tej świetlicy tutaj, poza terenem zakładu karnego, na takim rocznicy moszczańca tu AA. I jak usłyszałem to po prostu jakoś tak, no nie wierzyłem, że coś takiego mogło się wydarzyć, bo naprawdę była taką kobietą spokojną, bo chodziłem do niej i wiem, że bardzo mi pomogła w różnych sprawach. Aha. Pomogła mi nawet zmienić sobie terapię tutaj z Wiśnicza tutaj na Moszczaniec, bo też wcześniejsza pani psycholog też musiała mi podpisać zgodę na zakład półotwarty. Bo to nie taki tutaj przyjechać, wie pan sobie, tylko na to trzeba zapracować, żeby dostać. I większość skazanych, którzy siedzą za 148 artykuł, tu nie przyjedzie na zakład półotwarty po prostu. I jakoś sobie na to wszystko zapracowałem swoim postępowaniem tego, ale mówię, tej pani psychologii naprawdę szkoda i... do dzisiaj o tym myślę, ja się już dowiedziałem, że ta pani Bogusia, psycholog, to naprawdę też mnie to uderzyło, że coś takiego stało się w zakładzie karnym. Co pan sobie myślał o sprawcy tego zabójstwa? Później się jakoś tam dowiedziałem, że to jest... on siedział za gwałty jakieś tam brutalne, z tego co wiem. Co myślałem? Powiem szczerze tak, że nie wiem, co w tym człowieku mogło siedzieć, bo przychodząc tutaj do więzienia za jakiekolwiek przestępstwo, nie wyobrażałem sobie nigdy czegoś takiego, żeby ktoś poszedł do pani psycholog, czy do pani wychowawczyni, czy do kogokolwiek ze służby więziennej i kogoś zamordował. Bo my tutaj, jak już trafiliśmy do więzienia, nie jesteśmy po to, żeby tu jeszcze w więzieniu robić jakieś złe rzeczy. No, w ogóle nie mieści mi się to w głowie i pewnie nie zapomnę tego prędko, bo tak jak mówię, że jednak gdzieś tam bardzo pani psycholog mi dużo pomogła. Te rozmowy naprawdę tam były częste, bo właśnie ci więźniowie, którzy mieli duże wyroki, siedzieli za te artykuły, za morderstwo, byli często wołani do pani psycholog i na rozmowy. No i tam pomagały, jak mogły naprawdę. A co pan ma na myśli, kiedy mówi na przykład, kiedy pan mówi, że ta pani Bogusia czy ktoś inny
pomógł panu? To znaczy, w jakim sensie? Jak to? No i mi na przykład pani psycholog pomogła, pomagali mi właśnie w załatwianiu różnych rzeczy z przyjazdem dzieci, z placówek. A ja myślę raczej o takiej robocie psychologicznej, nad umysłem, nad głową. Tak, rozmowy. Przede wszystkim dużo rozmów takich, które dla mnie były takie pouczające, bo zawsze jak z tych rozmów gdzieś tam wychodziłem i rozmawiałem, i także pani psycholog zawsze to dokładnie wysłuchiwała, nie tak, że jakoś mówi, ja nie mam czasu, 15 minut i tak dalej, bo było tak, że siedziałem po 2 godziny i rozmawiałem z panią psycholog i gdzieś tam zawsze przekonywała mnie, że jednak jak mówiłem, że jestem niedobrym ojcem, na przykład takie słowa pamiętam, to pani psycholog mówi, że to nie tak do końca, że pan jest złym ojcem po prostu. I nie pogrążała mnie w tym wszystkim, tylko raczej próbowała zawsze rozładować te wszystkie złe emocje, atmosferę i jakoś, żebym zmienić moje myślenie. Po prostu, żebym ja myślał pozytywnie, nie negatywnie, żebym był spokojny i tak dalej. Ja wychodziłem zawsze z rozmowy i było to na zasadzie, że ja wychodziłem z uśmiechem na twarzy. Bez stresu, bez nerwów i tak dalej, i tak dalej. No i to jest właśnie to wszystko, gdzieś tam wszystkie takie to wpływało bardzo dobrze na stan umysłu właśnie. Chciałem dodać jedną rzecz. To mnie bardzo interesuje. Jak? Co się czuje, kiedy pojawiają się wyrzuty sumienia? Co się czuje? To jest taka, jak to można powiedzieć, wtedy człowiek sobie nie daje rady, jest taka kotłowanina w głowie różnych myśli związanych właśnie z tą całą sprawą, która była. I wymaga to naprawdę, nieraz nie mogłem sobie dać z tym rady. Po prostu nie wiedziałem, co z sobą zrobić, co mam myśleć i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chodziłem tak, jakbym najadł się jakiś tabletek i tak dalej. Nie potrafiłem jasno myśleć w ogóle wtedy. Ale przez te długie lata jakoś nauczyłem się kontrolować to wszystko nie robię takiej rzeczy, że gdzieś popadam dalej i po prostu gdzieś tam psychicznie się nie odzywam do kogoś, czy cały czas gdzieś myślę o czymś, tylko staram się jakoś to sobie wytłumaczyć, że jednak nie ma już to najmniejszego sensu myślenie o tym i rozpamiętanie, że to, że zawsze w głowie siedzi i zawsze będzie siedzieć, to jest fakt. Tego nigdy nie zapomnę, bo ja zawsze gdzieś to mam, codziennie gdzieś tam słyszę w głowie, że jednak to jest i tak dalej, to sumienie się odzywa. I tylko tyle, może tak to wpłynęło wszystko na mnie, że teraz bardziej stałem się taki, że wszystko jakoś, wszystkie rzeczy jakieś złe, co się dzieją gdziekolwiek, bardziej mnie rozczulają. Tak mówię, kiedyś tak nie było. Kiedyś jakoś obojętnie przechodziłem koło innych rzeczy, a teraz już jest tak, że nie przechodzę obojętnie. Także, że być może tutaj skazani jakoś tak, jak mówię, że usłyszeli, że tam pani psycholog zginęła, jakoś nie zareagowali na to, a ja wprost przeciwnie, bo mi to strasznie przejęło. Po prostu tak samo z tą sytuacją ostatnio na Ukrainie, tak samo to jest jakieś takie smutne, przecież kiedyś gdzieś tam wojny były zawsze, jakoś człowiek nie zwracał uwagi na to, a jednak teraz gdzieś człowiek myśli, no i niestety szkoda tych ludzi, szkoda dzieci, szkoda tego wszystkiego, że coś takiego w XXI wieku się po prostu dzieje, jest to niepotrzebne na pewno. Nie wiem, jak to się dzieje, w każdym razie na pewno moje myślenie przez te lata się jakoś zmieniło tak pozytywnie. Zresztą to nie tylko dzięki mnie, bo to jest dzięki grupie ludzi, którzy gdzieś tam starali mi się wytłumaczyć pewne rzeczy i zmienić moje myślenie w ogóle, bo pewnie sam bym sobie z tym do końca nie dał rady. Taka jest prawda. Dzięki właśnie, mówię, tej pracy innych osób nade mną tu w zakładzie karnym osiągnąłem to, co osiągnąłem i ja jestem zadowolony teraz z życia i lubię życie. I mimo to, że zrobiłem, co zrobiłem, to
jest już nieodwracalna rzecz, którą nie zmienię. Nic nie zmieni, ale jestem jakoś nastawiony do życia teraz całkiem inaczej. Mimo to, że ta cała sytuacja się wydarzyła, to całe zdarzenie takie, bo to jest tragedia. Naprawdę. I tak jak mówię, że moje sumienie jest obciążone do końca życia. I to się nie zmieni na pewno. Jeszcze jedną rzecz chciałem dopytać. Jak pan miał te ataki paniki, to sumienie się zwał? Miał pan czasami jakiś lęk myśli samobójcze? Nie. Nie, bo dlatego, że tak jak mówię, że gdzieś tam kiedyś właśnie gdzieś krytykowałem takie osoby. Aha. Kiedyś, że gdzieś słabe psychicznie, że nie dają sobie rady i sięgają po takie coś, że popełniają samobójstwo. I widzi pan, mój syn popełnił samobójstwo. I po tym zdarzeniu całym dopiero zacząłem na ten temat myśleć właśnie, że i zmieniłem myślenie, że to pewnie nie jest do końca tak. Bo pewnie ja bym nie był na tyle odważny, żeby popełnić samobójstwo. Nie byłbym, bo nie mógłbym tego zrobić po prostu. I uważam, że pewnie to jest dużą odwagą targnąć na własne życie. No i jakąś, i trzeba naprawdę mieć jakiś powód. Dlatego gdzieś tam, jak myślałem o synu właśnie, to co zrobił, że też nie rozumiałem tego, że jak mógł chłopak sobie 20-letni popełnić samobójstwo, co życie było przed nim. Miał dziewczynę, miał dziecko małe i tak dalej, i tak dalej. No ale widocznie miał jakiś powód do tego, żeby to zrobić. Tak myślę, bo bez powodu tego nie zrobił. Czy mu w tym pomogły narkotyki, czy alkohol, tego nie wiem. Po prostu nie wiem, być może sobie pomógł tym, bo być może na trzeźwo nie mógł tego zrobić, a zrobił to właśnie gdzieś tam naćpany, napity alkoholem. Psychologowie mówią, że samobójstwo to jest proces, który dość długo. No właśnie, ja nie zauważyłem tego, bo nie byłem w stanie tego zauważyć, bo nawet jak tam syn czasami przyjechał do mnie, bo był w placówce i później był chyba parę razy, jakoś ja tego na początku wtedy nie zauważyłem. Chociaż nauczyłem się zauważać takie rzeczy pewne jakieś, bo tutaj pewnie siedząc w więzieniu też człowiek tak jakby troszkę staje się psychologiem, bo tutaj jednak się siedzi z różnymi osobami, zmieniają się cele, zmieniają się więźniowie i tak dalej. I też jakoś uczę się, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś po tych krótkich godzinnych tam jakichś widzeniach nie byłem w stanie stwierdzić, bo ja mu zawsze tłumaczyłem, że jak będziesz miał problem, to przyjedź i porozmawiamy o tym. No ale widocznie nie chciał o tym porozmawiać. I zrobił to, co zrobił. I to było najgorszą rzeczą pewnie w moim życiu. To śmierć mojego syna i to, co zrobiłem. To były dwie rzeczy najgorsze, które mi spotkały w moim życiu, których na pewno nie zapomnę. Kilka słów komentarza pani major Katarzyny Bolek, która towarzyszyła mi podczas rozmowy. Mówiła mi, że zna go od dobrych kilku lat, więc zdążyła wypracować sobie opinię na jego temat. Przyjechał do nich do zakładu na terapię dla uzależnionych od alkoholu. Od początku był cichy, spokojny, podporządkowany, przepraszał za to, że żyje. Według pani major jego postać to dobitny dowód na tezę, którą wygłosiła w trakcie naszej podcastowej rozmowy, że zabójcy bywają często więźniami bardzo ułożonymi i chętnie współpracującymi. Ale za tą fasadą grzeczności, serdeczności kryje się w tym konkretnym przypadku coś podejrzanego. Czasami mam wrażenie, że on jest za miły, że tacy przestępcy ludzie nie zdarzają się, mówiła mi. Wydaje mi się, że on nie jest do końca uczciwy, szczery, on gra w jakiejś mierze. Czuję, że gdzieś tam w środku jest kłamstwo. Janek stara się pokazać lepszym niż jest w rzeczywistości. W jej opinii można więc usłyszeć pytanie, czy ta maska ułożonego skazańca nie kryje osobowości psychopatycznej. Mechanizmy obronne, o których kiedyś rozmawialiśmy, mocno w nim działają. Zauważ, mówiła, że on ma problem z mówieniem o popełnieniu przestępstwa.
mocno się wybiela, jeśli chodzi o swój czyn. Nigdy w rozmowie ze mną nie był krytyczny wobec tego, co zrobił. Owszem, twierdzi, że żałuje, ale tak naprawdę nie przeżywa zabójstwa wewnątrz siebie, emocjami. Nigdy nie powiedział uczciwie, co zrobił i dlaczego. Minimalizuje swój udział czy winę. W rozmowie z tobą powiedział na przykład, że był po 2 czy 3 piwkach, podczas gdy w rzeczywistości był mocno pijany, miał we krwi prawie 3 promile alkoholu. Nie mówił też chociażby, że ten zamordowany mężczyzna pomógł mu, pozwolił zamieszkać u siebie, no i że w pewnym momencie nie chciał już przebywać z nim pod jednym dachem. Moja rozmówczyni zwróciła też uwagę na to, że pan Jan nie używa adekwatnych słów, nie mówił, że zabił, tylko korzysta z delikatniejszych zamienników. Generalnie jego narracja minimalizuje i wypiera. Zgodnie z zapowiedzią, chciałbym jeszcze wrócić do poprzedniego odcinka. Przypominam, że zawierał on rozmowę z panem Wiesławem, który został skazany razem z kolegami za zabójstwo wędkarza. Rzecz miała miejsce w 2000 roku w Dębicy. Do kilku wędkarzy podeszło 5 młodych ludzi, pisał jeden z portali. Napastnicy byli pijani, zażądali pieniędzy. Ponieważ wędkarze odmówili, bandyci zaczęli ich bić. Jeden z napadniętych został pobity tak dotkliwie, że zmarł w miejscu, gdzie 5 bandytów napadło na wędkujących. Zabrali mu 5 złotych. Brakowało mi na wódkę. 2 inni wędkarze zostali dotkliwie pobici. Po bójce pijana banda uciekła z miejsca napadu. Posłuchajcie komentarza Macieja Gałowicza. Witaj, Michał. Witam też wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Zabierając się za omówienie pana Wiesława, no nie ukrywam, że mam w sobie jakieś takie pomieszanie, bo gdzieś tam z tyłu głowy i w zasadzie obok mnie dudnią piosenki bardzo wesołe, które słucha moja córka Diana i Roma. Na pewno wszystkie osoby, które mają kontakt z dziećmi, kojarzą tę serię. A z drugiej strony mam tu taki zapisek dotyczący pana Edwarda Z., ofiary pana Wiesława. Zapisek chyba z fragmentu artykułu, który przytaczasz w podcaście, że on zostawił 4 dzieci w wieku 3 do 17 lat. I drugi mój zapisek: skakali po głowie. I jakoś strasznie mnie to porusza, też w kontekście może w ogóle myślenia o zbrodni, o życiu, o śmierci. To znaczy, tu jest pełna przypadkowość, tak? To znaczy, gdzieś tu pojawia się zdanie, że mordercy znali swoją ofiarę, czy ofiary, w sensie, że byli z jednego osiedla, ale tak próbuję sobie to wyobrazić w kontekście mikro i makro. I to jest coś takiego, że właśnie wychodzisz rano z domu i już do tego domu nie wracasz. Jakoś bardzo mnie też tutaj to uruchomiło emocjonalnie. Może z tego względu też, że każda sprawa jest inna. Może też dlatego, bo właśnie to jest taka kwestia dotycząca tego, jak to jest z tymi zabójstwami, z tymi przestępcami. W takim kontekście, jak nieraz rozmawialiśmy na ten temat, kto zostaje, prawda, mordercą, to znaczy jak ktoś się staje nim, to mówię w kontekście tych wszystkich głośnych spraw, takich znanych, medialnych, a tu mamy sprawę taką, że po prostu ludzie łowią ryby i ktoś ginie. No właśnie w tym zwykłym dniu jest ten ogromny dramat. Ale przechodząc dalej, chciałem pierwszy punkt zwrócić taką uwagę na kwestie, które łączą się z wcześniejszymi 2 mordercami. To znaczy, no, zapoznając się tutaj z jakąś wprawdzie mglistą, no ale jednak historią życia pana Wiesława, no to tutaj mamy wątki znowu podobne do wcześniejszych mężczyzn, to znaczy takie sugerujące pewne deficyty, pewne porzucenie w tych młodzieńczych latach. Tu sobie zaznaczyłem takie zdania: burdy, włóczyłem się po mieście, zacząłem kraść, pogotowie opiekuńcze. No pytanie, kto trafia do pogotowia opiekuńczego, prawda? No bo to nie jest przecież tak, że
ktoś nie idzie do szkoły dwa dni i tam trafia. Schronisko o zaostrzonym rygorze. No właśnie, i tutaj taki skrót myślowy. Poznałem chłopaków z Polski różnych. Jakbyśmy nie znali kontekstu, no to w zasadzie można by było pomyśleć, że mówi to młody fan muzyki rockowej, który poznał gdzieś tam różnych kolegów w Polsce. Chodzi mi o to, że tutaj też gdzieś potem pada takie zdanie, że gdyby nie przeprowadzka, to coś tam, ale no, ty też zaznaczasz na początku materiału, prawda, o tym, że tutaj ten pan Wiesław miał napięku z tym partnerem matki, że ona się wyprowadziła. Natomiast no, jest niewątpliwie jakaś taka nić łącząca tych morderców, tak, dotycząca jakichś problemów z prawem, mówiąc tak bardzo ogólnie. Kolejny temat, który wydaje mi się, że jest ciekawy i bardziej pod jakąś dyskusję, tak, bo ty coś takiego mówisz, że major Bolek powiedziała, że wypowiedź pana Wiesława jest powierzchowna, oschła, żal jest instrumentalny, poznawczy, identyfikacja nie jest głęboka. No i okej, ja to rozumiem w takim wymiarze teoretycznym i nie będę z tym polemizował, ponieważ zaraz się obudzą głosy takie jak gdzieś wcześniej pod naszymi materiałami, że ktoś tu chce tłumaczyć morderców, morderce do gazu. No i okej, ktoś tak uważa, natomiast ja mam tutaj troszkę inne spostrzeżenia, one oczywiście też wynikają z tego, że wy byliście w tym materiale na gorąco, ja go sobie odsłuchuję na spokojnie, natomiast powierzchowna, oschła, żal instrumentalny, poznawczy, no i, tak, tylko mamy na przykład tutaj między 29 minutą, 21 sekundą, a 29 minutą, 30 sekundą takie zdanie szybko nie wyjdę, tam się łamie głos. Kolejna mocna reakcja emocjonalna to jest 30 minuta, 45 sekunda, kiedy tutaj pan Wiesław mówi, miałem młodsze siostry i uważam, że to jest bardzo mocna reakcja emocjonalna. Kolejna 32 minuta, 55 sekunda, wyjść z zakładu. No to trzeba sobie odsłuchać w tym kontekście. Kolejna 35 minuta, 15 sekunda o koledze, który nie żyje. Mówię o tym, ponieważ chodzi mi tylko o to, że umysł jest czymś złożonym i oczywiście pan Wiesław jest mordercą i ja tego nie neguję. Natomiast no, czy to jest powierzchowne i oschłe? Nie wiem, no polemizowałbym z tym w pewnych momentach po prostu. Wtedy, bo ten mężczyzna zostawił też dzieci małe, wie pan, no to tak, kurde, no nie jestem jakimś tam, kurde, zwyrodnialcem, czy ten, żebym nie odczuwał czegoś, wie pan. No, widzi pan zdjęcie starszego syna, tego faceta, gdzieś tą córkę tą małą trzyma na rękach w gazecie, no to... Tym bardziej, że miałem młodsze siostry, wie pan. Rzecz, która zwróciła moją uwagę, oczywiście można ją traktować jako szczegół, to pan Wiesław bardzo często używa słowa wie pan. To wie pan dla mnie brzmi troszkę tak jak mam takie skojarzenia do walki bokserów i bokser się odsuwa na chwilę, zasłania i mówi wie pan. To jest taki szczegół, ale w kontekście całego nagrania ciekawi mnie to, bo to jest tak, jak czasami ktoś mówi, tak człowiek ma. Tak człowiek ma, że tak człowiek ma, że na przykład oszukuje innych. Tu jest odchodzenie od siebie, od własnego ja, własnego self. Wie pan. Kwestia dotycząca pamięci, a w zasadzie niepamięci, a w zasadzie trochę problemów z pamięcią. Nie wiem, trochę to jest kwestia może pod dyskusję teoretyczną na temat niepamiętania pewnych doznanych traum i
powtarzania ich później. Chodzi mi tu o to, co no jest szokujące, faktycznie szokujące w kontekście całego nagrania. To znaczy, że z jednej strony pan Wiesław mówi, że pamięta wszystko z wydarzenia, no ale to, co on mówi w kontekście na tle tego, co się wydarzyło, no to to są kompletnie dwie różne historie, bo to trochę, nie wiem, w stronę takiego czyszczenia się. Przecież to, co ty słyszysz od pana Wiesława, a to, co było naprawdę, no to trochę jakby mylić kradzież czereśni w ogrodzie u gospodarza albo truskawek z przemocą fizyczną. To jest jakieś poplątanie i odwrócenie. No, to bardzo mnie uderzyło, bo przecież jeżeli uważnie się wsłuchać, albo mniej uważnie, po prostu słuchać pana Wiesława w jego narracji, no to on to opowiada w zasadzie tak, że bili się moi koledzy i poprosili o pomoc. Czyli stoi człowiek na przystanku i on jest wciągnięty w sytuację. Czyli tu jest jakby on, mam wrażenie, że przerzuca na zewnątrz tutaj kwestię odpowiedzialności, prawda? Mało tego, tu jest gdzieś informacja o tym, że oni znali swoją ofiarę, czyli jest jakaś bliskość emocjonalna może. Natomiast zdanie, od którego ty zaczynasz przebieg tych zdarzeń, to znaczy, że mężczyzna podbiega i uderza w głowę tego wędkarza głową o drzewo, więc jak tego się słucha, to naprawdę to pokazuje, no bo ja nie mam w głowie tego, że pan Wiesław, nie wiem, przygotował się tak i celowo kłamie, natomiast to pokazuje, jak ogromne tam są zniekształcenia w pamięci, no bo jeżeli tę samą sytuację z jednej strony ktoś przedstawia tak, że po prostu stoi na przystanku, jest coś wciągnięty, bo go wołają, z drugiej strony my wiemy, że to był no główny agresor, to myślę, że tutaj na tym przykładzie wychodzi, prawda, jakiś rodzaj znowu rozszczepienia umysłu, rozszczepienia pamięci. Tak samo jak on przedstawia tę ofiarę, która w zasadzie tak brzmi w tej narracji, że to ona trochę prowokowała, bo pobiegła za nami. On mówi, upadł, tak? A oni mu skakali po głowie. No to jest przerażające, myślę, w tym kontekście jednak zdania, że pan pamięta wszystko z tego wydarzenia i zdania, które pada gdzieś później, to znaczy, że wydoroślałem i ja kieruję swoim życiem. Ciekawe jest to, że gdzieś w narracji pojawia się wątek tego paktu o niespotykaniu się, paktu, no może nie krwi, ale chociaż w zasadzie trochę krwi, o niespotykaniu się, no bo jak ja się nie mam czego bać, to czego nie jestem w stanie się spotkać z kolegami. Kolejna grupa wypowiedzi jest dla mnie z takiej kategorii troszkę czegoś, co ma złagodzić obraz tego czynu, troszkę może wprowadzić wątpliwości w obszar tego, na ile wyrok jest sprawiedliwy. To jest gdzieś między wierszami, ale to jest bardzo ciekawe, bo tu mamy takie różne logiczne odwrócenia i zniekształcenia, które na poziomie prostego przykładu wyobrażałbym sobie tak, że jak jadę 120 na godzinę, a jest dozwolone 60, to ja się dziwię, że i drapię po głowie, że mam wyższy mandat. Jestem zdziwiony, że zostałem zatrzymany i że faktycznie tutaj obowiązuje inna prędkość. Dziwię się czemuś oczywistemu. Jak ja to pierwsze usłyszałem, to jakoś przeszedłem dalej, ale potem jakoś mocno mi się to przylepiło do głowy, że pan jest zdziwiony tym, że pięścią można zabić. Wprawdzie tam kij baseballowy, jakiś nóż, ale pięścią można zabić? Nigdy nie dopuszczałem do głowy, że można kogoś zabić ręką. Nie zakładałem tego. Pomieszanie pewnej logiki, tak samo kiedy on opowiada o sprawie, tutaj jest taki fragment, kiedy on jest taki mocno zniesmaczony, trochę to mówi jak
taki znawca, że no tutaj jak, tak, jak ich sprawę tam osądzano, to on ma takie wątpliwości co do wyroku. On mówi tutaj, podparto się sprawą lata, lata wstecz, tak? Czyli rozumiem w kontekście takim, że oczywiście ktoś może haka szukał, że to jakieś niesprawiedliwe. Tak samo kiedy tutaj mówi o tym, że ich sprawę powiązano tak, że one były blisko czasowo z jakimś tam poćwiartowaniem kogoś w trzech reklamówkach. Znaczy, chodzi mi o to tylko na poziomie analizy pewnych asocjacji, skojarzeń i narracji, że on tutaj, prawda, próbuje jakby się wybielać. Znaczy, tak, że no właśnie, czyli że ktoś sobie pomylił, jakiś prokurator, no sprawę bestialskiego zabicia wędkarza z poćwiartowaniem w reklamówkach i to połączył, czyli to trochę tak, jakby ktoś popełnił błąd taki, że no właśnie tak samo skazał kogoś, kto ukradł sąsiadowi 5 kilo jabłek, jak jakiegoś zwyrodnialca, który kroi i ćwiartuje ludzi. To znaczy, jest w tym jakieś pomieszanie, ale to jest też ciekawe w kontekście, gdyby sobie zadać pytanie, co to ma zrobić odbiorcy, prawda? Czyli jak ja mówię takie rzeczy, to też jakie ja wprowadzam treści w pole relacyjne dialogu, tak? Który z kimś prowadzę. No bo słuchając tego, no właśnie ja miałem takie w pierwszym skojarzeniu odczucia, że no właśnie, może niesłusznie tu ich skazano, może tu się ktoś uwziął. Tak samo jak jest tutaj ten fragment, że no właśnie, gwałt, zabójstwo w tamtych latach, przestępstwo, no takie rzeczy gdzieś tam się mówiło o tym. I teraz stop klatka, tak? To znaczy, no przecież takie rzeczy to są od bardzo, bardzo dawna na świecie, zło jest, tak? I teraz pytanie, jak on to mówi, po co on to mówi? No bo to tak trochę jakby, prawda, no znowu zadaję sobie pytanie, co to ma w słuchaczu wywołać, jaki obraz stworzyć jego. Ale potem ty wprowadzasz bardzo suche informacje na temat tego, co wydarzyło się w ten dzień, i wszelkie iluzje pryskają i maskarada się kończy. Na koniec przygotowałem, chciałbym przeczytać taki fragment z książki Melanie Klein. To jest taka jedna z wybitniejszych psychoanalityczek współpracująca z Freudem. No i osoby zainteresowane odsyłam do poczytania sobie o niej. Jest taka książka Miłość, poczucie winy i reparacja, i w niej jest artykuł Melanie Klein z roku 1927, Skłonności przestępcze u normalnych dzieci. I ja teraz przeczytam fragment. Jednym z fundamentów, na których opiera się psychoanaliza, jest odkrycie Freuda, że w psychice osoby dorosłej odnajdziemy wszystkie fazy wcześniejszego rozwoju. Znajdziemy je w nieświadomości, która zawiera wszystkie wyparte fantazje i skłonności. Jak wiemy, mechanizm wyparcia sterowany jest przez instancję oceniającą, krytykującą, czyli przez superego. Najgłębiej wypierane są skłonności antyspołeczne. Analiza dziecięca, zwłaszcza analiza wczesnodziecięca, dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ukazuje bardzo pouczający obraz wczesnych zmagań między cywilizowaną i prymitywną częścią osobowości. Wyniki pracy analitycznej z małymi dziećmi dowodzą, że superego działa już w drugim roku życia. To, czego dowiadujemy się o dziecku i o dorosłym dzięki psychoanalizie, dowodzi, iż wszelkie późniejsze cierpienia są tak naprawdę powtórzeniem cierpień najwcześniejszych i że każde dziecko w pierwszym roku życia zmaga się z ogromnym bólem. Dziękuję. Zdanie ode mnie na temat tej postaci. W opowieści pana Wiesława zaintrygował mnie chyba najbardziej wątek paktu niespotykania się na żywo, jaki zawarli ze sobą sprawcy zabójstwa wędkarza. Pamiętacie? Uzgodnili, że się nie spotykamy i tyle. No. Tak uzgodniliście? Tak. Oni też tam między sobą i tyle, no bo nie wiadomo, jaki jeden na drugiego miałby wpływ. Wie pan, nie wiadomo, co by mogło być. Wymowny jest ten strach przed samym sobą. Tak jakby ci mężczyźni czuli, że gdzieś tam w środku ich umysłów, dusz śpi zabójca. I lepiej go nie budzić. Lepiej dmuchać na zimne i nie ryzykować, unikać wszelkich pokus. Strach przed własnym wewnętrznym demonem. Mocna rzecz, prawda?
Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że niniejszy podcast dostarczył Wam trochę materiału do różnych przemyśleń na temat natury człowieka, służby więziennej, resocjalizacji. Niezmiennie zapraszam Was do kontaktu, do dzielenia się ze mną i innymi słuchaczkami oraz słuchaczami swoimi przemyśleniami. Niebawem pojawi się ostatni odcinek tej miniserii. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia już niebawem.